Nieprawidłowości wykryte przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazały, że ani prezydent miasta, ani wojewódzki konserwator zabytków nie zapewnili toruńskim zabytkom właściwej ochrony w związku z inwestycją na bulwarze filadelfijskim. Wybudowane na nabrzeżu dwa nowoczesne pawilony przysłoniły widok na zabytkowe mury miejskie, a dachy pawilonów ograniczyły widok na Wisłę od strony Starówki. Z kontroli wynika, że prezydent Torunia zatwierdził wyniki konkursu niezgodnie z zasadami określonymi w wydanym przez siebie zarządzeniu, a następnie projekt budowlany, który różnił się od zwycięskiej koncepcji. Za spóźnione NIK uznała działania wojewódzkiego konserwatora zabytków, który, choć o planach związanych z zagospodarowaniem bulwaru wiedział już od 2016 roku, swoje zastrzeżenia zgłosił dopiero 6 lat później. Izba zwróciła się do wojewody, by rozważył zmianę na stanowisku wojewódzkiego konserwatora zabytku.